albo nie być? Oto jest pytanie. Jest li w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu? Czekamy. Czy ty... Teatr Eko Studio razem z policją z Opola postanowił zrobić happening o kulturze, że kultura powinna być wszędzie. Kultura powinna być w domu, powinna być w szkole, powinna być na ulicy, powinna być w urzędzie, powinna być w Sejmie, powinna być także na pasach. Za kierownicą także dbanie o bezpieczeństwo nasze psychiczne i fizyczne. I stąd ten happening dzisiaj w Opolu. Rzeczą znosić pociski zawistnego losu, czy też stawiwszy czoło morzu nędzy, przez opór wybrać... Czerwony! Chcemy w sposób taki bardzo humorystyczny, z dystansem, pokazać, jak ważna jest ta kultura na drodze. Znaki, sygnały, one są ważne i informują nas o pewnych zmianach, o pewnych zachowaniach, które na nas wymuszają. Natomiast kultura jest nieodzownym elementem, który wpływa na to bezpieczeństwo na drodze, bo wiele zdarzeń można byłoby uniknąć, gdyby nie agresja, gdyby nie właściwe zachowanie kierowców. Więc uśmiechajmy się do siebie, bądźmy życzliwi, korzystajmy z tych gestów, które nic nas nie kosztują. Ta kultura jeszcze nie komu naprawdę nie zaszkodziła, a może spowodować, że ten dzień wygląda zupełnie inaczej, że nikt na nikogo nie będzie się obrażał i będziemy po prostu dla siebie życzliwi w tej naszej małej ojczyźnie, jaką jest właśnie Opole. Jeszcze chcę dodać, że to nie jest jednorazowa akcja. To akcja na ten happening na przejściu dla pieszych, tak zwana zielone światło dla kultury, czyli gramy tylko w momencie, kiedy jest zielone światło na pasach, będzie w różnych częściach miasta Opola. Proszę śledzić, proszę jeździć kulturalnie i spotkacie nas gdzieś na jakichś pasach. No, dzisiaj to będzie jeszcze o godzinie 15 na pasach, na przejściu dla pieszych na ulicy Korfantego, czyli Krakowska i wejście do dworca głównego. O takich akcjach w Polsce, bo ja nie słyszałem, jest to pierwsza akcja w Polsce taka, że kultura powinna być wszędzie. Myślę, że inni wezmą od nas przykład i też będą to stosować, czyli pokazywać, że kultura powinna być wszędzie. Można przede wszystkim powiedzieć o kulturze, czyli pokazać fragment chociażby Zemsty, czyli naszej klasyki, do której się tu dzisiaj odwołujemy, i takie fragmenty będą. Nie będzie tylko Szekspir, nie będzie tylko Hamlet, ale będą także inne przedstawienia, kilkusekundowe. Być albo nie być? Oto jest pytanie. Jest w istocie szlachetniejszą rzeczą znosić pociski zawistnego losu? Czerwone! Czy też...